pełnej remix to jest dobry, to możemy słuchać. Nie wiem. Stary wstał. Jak tam policja posłucha, myśli sobie, kurwa, jakiś pierdolnięty małolat z internetu zebrał, kurwa, z tutypa z kosmosu i chuj. Jak to koncert, kurwa? Stary wstał, oddechu nie mógł złapać, gościu. Ile widów, ile wariatów. Co, człowieku? Co się dzieje, typie? Twój stary pijany jebac policyjny, mędy wszystkim, co masz, wycisnij w te kurwelo 6 złotych. Dzięki, mordo. To też jest tyle wariatów, nie? Ta pierwsza do czwartej. Ale to ja bym musiał być, kurwa, na tym. Ja muszę ogarnąć. Dzwonię do Cypisa. Dzwonię do Cypisa, koncert by trzeba było zrobić czyjś. Bo ktoś by musiał... Pretekst koncertu, co ja przecież ja nie jestem ten, kurwa, piosenkarzem. Ja bym siedział gdzieś na loży. Siemaneczko, to tam, nawijaj. Siema, ty słuchaj, bo ja mam teraz streama, nie? No. Jest 16 tysięcy widzów. Zobacz, kurwa, w Starym Sączu jest taka kamera na żywo internetowa. Stoi, kurwa, ze 100 osób, z widzów, z Mercedesami, z chuj wie czym, zajebista ekipa. I tak sobie pomyślałem, żeby ja zrobić jakiś, wiesz, event w jakimś klubie, no bo gdzie ich pomieścić, jakbym chciał gdzieś przyjechać w te okolice, Stary Sącz, Nowy Sącz, cokolwiek. Jakbym ogarnął jakiś klub, dogadałbym się z nimi, to ty byś pierdolnął koncert, czy parę piosenek, a ja bym siedział gdzieś, nie? Co ty na to? Czekaj, bo ja mam trochę mózg lekko wyrwany, trochę mam mózg. No. Ogarnij mi jeszcze raz tą sytuację, o co chodzi. No ogólnie, ja szczaiłem z dzisiejszym dniem, że jest w chuj ludzi chętnych, którzy chcą mnie zobaczyć. Jest tego w chuj. I teraz wpadłem na taki pomysł, że na podwórku, kurwa, się z nimi nie spotkam, bo jest to chujowe. Ale gdzie? W Nowym Sączu? No w Nowym, na przykład w Nowym, albo gdzieś obok. No chodzi mi o małopolskie ogólnie, nie? No, i co wtedy? Będę dzwonić po klubach, na pewno będą chcieli, bo kurwa, no hajsu nie przepuszczą koło nosa, będą wyjebane mieli patusy, nie patusy. Ty byś zapierdolił koncert, a ja bym, wiesz, siedział gdzieś na loży VIP i chuj, no, i tak by to wyglądało. No, ale ja już takie robiłem. Robiłeś już tak? No, przecież z Meduzą. I co, wypaliło? No pewnie, że tak. I co, i gdzie, ile ludzi było do Meduzy? A to stary, ja nie wiem, bo my tam w parę osób robiliśmy, ale to było sporo osób, nie? Bo tam, wiesz, ja byłem, Meduza, jakieś tam jeszcze inne zespoły i tak dalej. A to robiliśmy chyba, to był koncert charytatywny dla takiego Kuby chorego, nie? Aha, tam co, bo Popań był też? Tak. A co, słuchaj, no jakbyś miał jakiś pomysł, gdybyś chciał to zrobić, jakieś miasto, to uderzaj, to ogarniamy coś. Bo ja już z tobą byłem na twoim koncercie w Białymstoku, to tam trochę ludzi do mnie podchodziło, nie? Damian Kachniarz, ty masz babcia, ale dobra, jak coś będę dzwonił. Mam pewne schorzenia. Dobra, pozdrów, dobra, Damian Kachniarz, no, siema. Dobra, dzięki, Damian. No, ja mówię, z Cypisem takie coś mogę dogadać. Myślę, że nawet z White'em bym się dogadał, z Blachą bym się dogadał. Jak ja mogę zorganizować normalnie, kurwa, do jakiegoś klubu takie coś? Normalnie ja pogadam jeszcze z Blachą.